Witajcie wszyscy. Z tej strony chyba jeden z większych fanów Gothica, zwany Gwiezdnym Kluczem bądź Starkejem. A oto przed wami teaser do Gothic Remastered. Nie wiem nic o tym, poza tym, że wypuszczono to niedawno. Może dzisiaj, może jakoś tak. Mniejsza o to. Informacje różne. Bla, 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 nieważne. Trochę ponad godzinę. Więc mniejsza o to. Zaczynamy. Nic o tym nie wiem, zobaczymy jak będzie. Ale trochę dziwne, że nie ma polskiego. Chociaż może? Dobra, myszka, halo, myszka. O! Dobra, jest! Jest polski. Czuść myszy, na razie zostawiamy. No dobra. Namierzenie wroga, zmiana celu. Dobra, max FPS, dajemy 60. Nie wiem jak będzie, mówię, nie włączałem. Nawet nie będę może tutaj więcej marudził. Ej, co jest? Dajcie chwilę, bo widzę, że nie przechwytuję jakoś dźwięku z tego wszystkiego. Gdzie to jest, gdzie to jest? Okej, dobra. Dobra. Na start muzyczka przyjemna. Ale co ja będę gadał, zapraszam na rozgrywkę. Może okazać się to po prostu wow. Może to okazać się kupa. A ja się przymknę, bo pewnie jakiś trailer będzie. Wow. The Kingdom of Britannia. Buu, nie ma języka polskiego. Minus 100 do fajności. Nie, tak szczerze, może to zrekompensuje inna część gry. The king needed swords for his army. And every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. But something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. Dobra, starczy tego wyciszenia mikrofonu. Jedna rzecz. Wszystko rozpada się ciekawie, tylko nie ma tekstu, a ja byłem jednym z nich. A dla mnie to jest najważniejszy element. Powiem szczerze, tego wprowadzenia. Ale zobaczymy, jak będzie reszta. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed in exchange of tons of ore. Until the present day. Aż do teraz, nie ma napisu. Convict was brought to the lift. O, okej, trochę inaczej. Okej, trochę zmienili i nie ma maga, który przerywa to wszystko, żeby dać list. Ale jakiś liścik chyba też był. Dobra, zresztą mówię tak to z perspektywy tego, co już znam, ale się zobaczy. Jak na razie hype over 9000. No tak trochę za dużo szarości, za mało kolorów. O, jest! O! Niewielkie wysoko, duże zyski. Nikt się nie złapią. O! Akcja! Ale dobra, powiem tyle. Potwierdza to, że chyba jakieś przestępstwo typu kradzież. Czyli teorie spiskowe wielu fanów się potwierdziły. Ale dobra. Szkoda tylko, że nie ma języka polskiego, ale wiecie, wszystko może się jeszcze zmienić. A właśnie, przy okazji jest tu obok siostra, rzecz jasna musi tu być zawsze, jak ja robię coś ważnego dla mnie, w szczególności związanego z kanałem. Oczywiście, jak pisali, oni chcą nowoczesne podejście do tego Dawaj, pana! Jezu, siostra, proszę cię! Przerywać mi naprawdę w ważnym momencie.
Oh, god damn it. What the hell just happened? Oh, I'm in one piece. Oh, thank god, no blood. Oh, where's the scroll? Oh, it's alright. Great, okay. Let's move on. Oh. Let's light this up. Wybaczcie tą taką ciszę, ale mikrofon mi się zepsuł. Przez chwilę, nie wiem czemu. I powiem szczerze, wstęp jest... co najwyżej... That'll do, I hope. Where are we? What a mess. What's going on here? Let's get the hell out of here. No, tekst dalej mocny. Nawet trochę mocniejszy niż był to... był w pierwszym gotiku tak oryginalnie, ale dobra. Okej, okay. Już widzę, że jest rzecz, która mi się nie podoba. Opcje. Gdzie to jest? Czułość myszy. Dobra, zmniejszamy o 20%. Trzeba sobie to nawet być więcej. Gdzie to jest? Synchronizację pionową może w sumie załączę. Czemu nie? Tekstury, cienie, post-processing. Czyli, że niestety nie wyłączę tego dziwnego efektu. Dobra, pierwszy minus tak dla mnie, szczerze. Ale zobaczymy, jak będzie. Dobra. Może będę musiał zmniejszyć trochę detale, nie wiem. Na razie lecimy jak jest. Bo widzę, że komputer mi się nie gotuje. O. Tylko... żadnego interfejsu. No trochę... trochę to się pozmieniało, powiem szczerze, ale... miejsce. Miejsce wymiany, dobra. Dziennik zadań, jest coś? Aktywne zadania? Nieco, no dobra. Aktywne zadania. Nie, dzień... nie. Samouczki to nie to, dobra. Zadania główne. Czerwony zwój, okej. Okay. Mhm. Nie rozumiem, o co chodzi. Czy tutaj tak dużo pozmieniali, czy nie. Ale przyznaję, ma to swój własny urok. Okay. Good. I chociaż nie będę ukrywał, nie jest to może ten bezi i to wszystko, co zapamiętałem z Gotika. What the heck's going on? Bardziej mi to przypomina Wiedźmina. Cicho! Nie słuchajcie, siostry. Oh, god damn it. Let's get the hell out of here. No proszę, Bezi, nie powtarzaj się. Chyba, że to nie jest Bezi. Ja w sumie nie wiem, jak daleko poszli w tym wszystkim. My god, what the hell? This place, some people's luck is worse than mine. Okej. Let's see. I'll leave it here for a moment. Powiem wam szczerze, no naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Poza tym, patrzcie na niego, ma jakieś tatuaże. Okej, okay, nie jest nic złego. Ale to, co on nosi na sobie, to mi bardziej przypomina pancerz niż jakieś ubranie. Co może sugerować, że... nie jest aż tak źle. Okej. Jej, mam achievementa! To zabolało. Ale wiecie co, powiem wam szczerze, pasuje wszystko nawet. No. O super, już jakieś bestie dostaję. Okay, easy boy. Let's make it easy for both. Okay, calm down. Ale no taka sprawa, gdzie jest Kilof? I gdzie są ogólnie te wszystkie klimaty, które były? Tutaj czuć od początku, że jesteśmy kimś, a nie takie zero społeczne jak kiedyś. I dobra, zanim dalej pójdziemy, muszę zobaczyć sterowanie. Gdzie to jest te użycie rozmowa, kucanie, chowanie broni. Dobra. Czyli co, broń sama się wyciąga, czy co? Dobra.
Zobaczymy wszystko, ale póki co wrażenia, no nie jest źle, nawet ciekawe. Ale no nie czuć tego Gothica aż tak bardzo w tym wszystkim. Chociaż może to się zmieni, może naprawdę jeszcze pożałuję tych słów. Zresztą Bob mnie oceni. I to wszystko, bo znając życie sam tego nie zagra, ale zobaczy od razu. Będzie pierwszy, który po prostu to wszystko będzie miał u mnie zobaczone. No i znowu jakieś bestie. Ciekawe, czy to są ścierwojady, czy coś innego. Chociaż dźwięki ogólnie sam sobie zamysł inny. Oj. Zobaczcie się naprawdę. No i już mnie ugryzło dziadostwo. O, dobra, nieważne co jest, już plus trzyma jednoręczniaka w dwóch rękach, jest dobrze. To jednak jest bezi. Dobra, walka postawy. Poruszaj myszką, aby zmienić swoją postawę. Możesz skoczyć, pokoczyć w trzech różnych kierunkach. A takie mogą być wykonane z lewej, prawej, z lewej do prawej, z prawej do lewej lub do przodu, okej. No tak trochę jak w For Honor, okej. Walka, szybki atak. Naciśnij, aby wykonać szybki atak. Szybki atak używa mi wiele wytrzymałości i są przydatne do wykonania kontrataku. Kontratak jest zamarkowany, wysokie obrażenia, ale ich cała seria może poważnie zranić wroga. Silny atak, więc wytrzymałości potrzebują chwili. Mhm. Aha. Okej, okay, czyli blokowanie musi być w tym samym kierunku co atak wroga, żeby odbić. No, zmienia się wiele, ale dalej nie czuję, żeby to było coś złego. Może to być naprawdę niezły pomysł na świeże spojrzenie. Nie wiem, czy to jest spacja, czy co, ale chyba spacja. Mhm. Dobra. Ale tam zmienić przemię... Mhm. Aha, no to jest chyba na drążek pokazane, czy coś. A, nie, dobra, to jest samo, tylko to co było. A, nie, dobra. Kiedy namierzasz w... Kiedy namierzasz, to zamierzasz wyważa... Okej. Mhm. A, dobra. Co? Zobaczymy, jak to będzie już. Czyli po prostu nie mam wytrzymałości na nic. No, czuć, że to jest po prostu bezi. Tylko wiecie, czego nie ogarniam? Zębacze. Na początek dają nam zębacze. To co, ścierwojadów już nie ma? Ej, co jest? A, czyli... Nie mówię, że przegrałem już teraz. Nie, ale powiem wprost, jakie by to nie było, to jest prawdziwa kwintesencja bycia bezim. Jesteś takim ciapokiem, że nawet nie możesz zranić wroga porządnie. Dobra. Wiecie co, nie wiem, czy wszystko nagram za jednym zamachem, ale jak nic. Obiecuję wam, że do niedzieli na pewno już całego trailera, czy tam teasera, nie wiem jak to nazwać, zobaczymy. Postaram się nawet wszystko w ciągu soboty skończyć. A to zobaczycie, no nie wiem, można po północy, ale ja to wrzucę, kiedy tylko będzie gotowe. O! Jakiś tajemniczy muszkieter! No i to co, jakiś muszkieter? Pelerynka jak u muszkietera, rapier. Nie wiem! Congratulations on surviving your first day. Wow. Chyba nawet wiem, co to za gościu. Czyżby to był Diego? Jeśli tak, jeśli nie zniszczyli chociaż postaci, które są tu głównymi elementami, to gra może naprawdę być fajna. Good morning. I hope you slept well. Oh, good morning. Yes, I believe I did. Although I don't remember very much of what happened yesterday. You discovered the local fauna. Those beasts are very violent at night. Conversely, they're somewhat more docile during the day. Wow. Luckily, I arrived to hunt something for breakfast.
Better than you, eh? Their meat is a bit tough, but it tastes better than you. Ścierwojadów. Czyli ścierwojady dalej są w tej grze. Okej. Muszę znaleźć te wspaniałe stworzenia. We haven't been introduced. My name is Diego, and I'm the leader of the shadows in the old camp. Okej. Wszystko jest prawidłowo. That's not important. You're a convict in the colony now. New prison, new life. That's what people say anyway. I'm gonna call you Rookie. All right with you? Hey, that scroll belongs to me. Yes. I borrowed it while you were asleep. Don't worry, Rookie. I'll give it back to you when we leave. It's an unusual document. Okay. Normally, rookies come in here with scrolls listing their crimes. That legal formality is meaningless here. It doesn't matter what crimes you committed outside. Wow. Nie, naprawdę, nie wiem wam co, nie wiem co mam wam mówić, poza tym, że gra zapowiada się ciekawie. Chociaż nie podobają mi się niektóre zmiany. Yours, on the other hand, is special. It's red and carries a lacquered seal. It's a scroll intended for mages. Yeah. Mhm. Co zrobić? Czy dlaczego ja? Co mam zrobić z tym zwojem? Dlaczego dali mi tak ważny dokument? Dobra, zobaczymy to. Why did they give such an important document to me? I suppose they entrusted that it would reach its intended recipients. Whether you were alive or dead. Many rookies don't survive their first day. Especially their first night. Nie, jakby nie było, dalej mi zastanawia, co takiego zrobiliśmy? Are paid very well by the mages. There are people here who can make anything into a job, and the desperation doesn't help. You're not as special as you thought. Hey, rookie. Well, I'll have to report yesterday's attack to Gomez shortly. But before we leave here, do you have any questions, rookie? Gdyby nie nazwali nas tym, ciągle tym świeżakiem, rookie czy coś takiego, to byłoby lepiej. Ty powinien wiedzieć o tym miejscu, czy mi pomogłeś. You were in trouble, and I happened to be passing by. Call it honor. Call it justice. No one should have to fight without a decent weapon and a fair shot at winning. But above all, I helped you because you're a rookie. And my job is to give you rookies an opportunity. Okay, czyli główny zamysł się nie zmienił, ale... The colony is very dangerous. And even more so at night. Never leave the camps without being properly equipped. Besides, all you newcomers have the curious habit of getting yourselves into trouble. But I won't always be around to help you. Speaking of trouble, the scavengers were about last night. Did you see the attack on the lift? No bo będę szczery, lubię Diego, więc... Nie będę ukrywał, że nie widziałem czy coś, więc... Yes, I was part of the cargo in the lift when it happened. Very interesting. We're still investigating what happened and who was responsible. I think your testimony might be valuable. When we reach the old camp, you should speak to Gomez. I'm sure he'll be very interested in hearing what Nie wierzę.
Czy oni aż tak zepsuli Gomeza, że teraz każdy może do niego przyjść i powiedzieć, co chce? Jeśli tak, to no mają minusa u mnie, ale zapada się ciekawie. Dobra, jeszcze o kolonii też chcę coś się dowiedzieć. So what do I need to know about this place? Let's start with the basics. We call it the colony. And we produce ore for the king. At least that's what we do at the old camp. Inside the barrier, there are three camps. And if you want to stay alive, you'll have to join one of them. The old camp is the largest and oldest of the three. And, well, part of my job is also to tell the new... I co jest? Dźwięk się wyłączył. A, dobra, jest już znowu. Wow. Znajdź starobus. Dobra. Gomez in obozy. O, okej. Okay. Wiecie co, nie będę tego wszystkiego przeklikiwał. Powiedzmy, że chcę dołączyć i idziemy dalej, bo chciałbym wam pokazać coś więcej niż tylko dialogi. A przeklikiwaniem wszystkiego zajmiemy się, jeśli kiedykolwiek będzie z tego seria. O ile oczywiście gra powstanie, będę że to jest tylko propozycja na grę. Let's say I want to join the old camp. What do I have to do? That would be wonderful news. No doubt about it. You should go to the castle gate. There, you'll find a man called Thorus. O, Thorus! Mistrz blokowania przejść. Thorus isn't the friendliest person on the planet, but he knows what he's doing. He'll tell you who you have to win over to be accepted. Dobra. To idziemy. Thank you very much. I don't have any more questions. Don't mention it. It's always a pleasure. Hey, you showed promise in the fight, but that's not going to do much good without a weapon. And there are also lots of wild beasts between here and the camps. It would be folly to travel unarmed. You can start by taking a look around the exchange zone. Near the elevator. I'm sure you'll find something useful there. When you get a decent weapon, come back and we'll go to the old camp together. Dobra, wiesz co? No szczerze nie wiem co o tym myśleć, poza tym, że no nareszcie możemy już samemu wyciągać broń. Czyli tu chyba nie da się jeszcze niczego podnosić. Tak, prawdopodobnie. Dobra, gdzie to jest? O, skradanie się już na start, dobra. Broń, złamany długi miecz. Kiedyś to był drobel, dobra, fajne. Dziennik zadań, glosariusz, dobra. Nie chcę samouczków. Zadanie poboczne, nie. Zadania główne, porządny miecz. I czerwony zwój, dobra. No ale wracając. O! Morówki! Jej, są jagódki! Dobra, to już odkryłem. Dobra. Co to przekucnięcie? Aha, czyli można tutaj tak nawet łazić. Fajne! No, skakanie, wspinaczka, dobra. To też już odkryłem. Tyle. Dobra, wszystkie rzeczy już wiem. Będzie hyc? No hycaj, a nie. Dobra. Trochę pozmieniali, ale... Kamczy idę w dobrą stronę w ogóle. O, borówka. Chrząszcz! No! Czemu nie mogę namierzyć chrząszcza? No nie mówcie, że chrząszcze są tutaj tak samo źle zrobione jak w oryginalnym gotuku. Dobra, chociaż... A! Teraz to już mi nie przypomina wieś. Czyli w ten sposób, że tutaj walczysz z chrząszczami. Spoko. Wiecie co, no... Niezła niespodzianka dla mnie, bo zazwyczaj przy wykonaniu tego, że chrząszcze trzeba bić z pięści, albo z czegoś nigdy ich nie trafiasz, tak czy jak. Ale dobra. Uuu. Bryłka rudy. Dobra, już pierwszy wniosek.
Te bruki powinny moim zdaniem być trochę większe. Nie chodzi tu o sam w sobie wygląd, bo tak to jest może bardziej nawet rzetelnie czy realistycznie. Gdzie mam telefon? Nie wiem, siostra, gdzie masz telefon? Ale... nieważne. Dobra. O, jakiś obóz. Lecim go zobaczyć. Mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie żadnych lagów. Jeśli będą, to na następną część dam po prostu dodatkowe... no, obniżenie detali. Chociaż spełniam wszystkie wymogi nawet ponadto względem tego, co tam przedstawia sobą wymagania tego wszystkiego, więc no... Super. Już znalazłem sekreta. Oczywiście nie mogę jeszcze nawet wytrychować. Brawo ja. Dostarczaj mi się piesem. Piesem. No hop. Dobra, mam 20 parę minut. Do pół godziny może wytrzymam. Później wrzucam pierwszy odcinek i prawdopodobnie siadam do następnego. Tylko zobaczę też tam tą drugą stronę, bo... wiesz co, no nie jestem przekonany po prostu, że dobrze było. Chociaż... Jezu... Miałaś się zająć piesem, a nie hałasować tak, żeby na moim odcinku tylko ciebie było słychać. A, okej. No już się zajmuję piesem, głaszczę. Czyli tutaj można powiedzieć, że zaczęła się cała nasza przygoda. Dobra. To teraz zobaczmy, czy miałem się tutaj wrócić, czy znowu zrobiłem błąd i miałem po prostu iść dalej. O, właśnie. Jest jeszcze co? Słuchaj go w mikrofonie. Dobra, są monety, jest wytrych. Więc będę go tworzyć chyba teraz tą skrzynkę. Okej. Wow. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem się tutaj wracając. Coś mi mówi, że chyba nawet tak. Jej, mamy strzałę. Widzę, że zbieranie no nie jest aż takie dokładne jak kiedyś, ale lepsze to niż Alex. Lepsze to niż Alex. A właśnie tutaj coś było? Chrząszcz! Zgnieść chrząszcza! Dobra, już widzę, że doświadczenie dużo więcej trzeba tu na poziomy. A właśnie, nie sprawdziłem tego, co chciałem najbardziej, czyli... uwaga, postać. Dobra, brak doświadczenia Kikusza. Aha, dobra, czyli nie mogę jednak otworzyć niczego. Chyba, że coś. Dobra, wiecie co? Bałem się trochę tego, nie będę ukrywał. Ale chyba nie aż tak źle, tylko... dobra, tylko... zastanawiam się, jak to będzie wyglądało pod kątem statystyk. Czy rozumiecie, czy tutaj naprawdę siła i inne rzeczy mają wpływ na bronię, dajmy na to? Mogłeś mnie łaskawie przesłać. Siostra, jestem teraz zajęty! Za chwilę przedzwonię, tylko daj mi chociaż te... jeszcze dwie minuty tutaj połazić. No, bez takich. Okej. Czyli ktoś tu jest. Oh, awesome. I don't think Gomez will miss this. Hey. Oh, hello. I didn't hear you coming. I'm looking for... ale wiecie co, powiem wam już jedną rzecz na początku. Podobają mi się pomysły na pancerze. Naprawdę fajne. Well, I have to settle this soon. Gomez has little patience, and I have other, more urgent problems to attend to. Dobra. So you are... I'm Caden, guard of the exchange zone. This week I worked the morning shift, and this is Rufus. Wow. Well, what remains of him? He had to work the night shift, so as you can imagine, I feel particularly fortunate. Dobra, to skąd ja mogę przyzwonić na spokojnie. And try to recover what nie wyciszę, bo... dobra. Znamy imię. Teraz problemy. What kind of problems do you have that are so urgent? Well, you see, in the old camp, you can never trust anyone. And even less of those who call you... two of these friends, Cyrus and Bedig, took advantage of the fact that I had to come here to steal from me a very valuable pendant. They know it's important to me, but they would sell their mother in order to get some oil. Dobra, powiem wam tyle. Kojarzę skądś podobną...
po prostu, że znam podobną gadkę właśnie z oryginalnego Gothica, tylko tam to działało trochę inaczej. You'll recognize it easily. It is made of metal and has the shape of the god Adonis. Ooh, no, to fajne. No jewelry, no magical powers. It doesn't have much value. Clearly, it was stolen out of spite. Okay, let's be clear. If I help you, what can you give me in return? A businessman. That's the attitude. I like you. Tell me, what are you looking for, or what do you need? We can start there. Well, a decent sword would do me good. A weapon that is easy to obtain and has no owner, if you know what I mean. Oh, I understand. Okay. I won't tell Gomez anything, if you don't tell anyone about our little deal. Okay? Okay, we agree then. The pendant in exchange for the sword. By the way, where can I find Saris and Beric? They've gone to the woods, near the bridge, I think. Be very careful. They are violent people. You'd better be prepared for anything. Dobra. Jezu, co jest z tym piesem dzisiaj? What do you think you're doing, rookie? Okay, I'm sorry. My mistake. It won't happen again. Jezu, się. Myślałem, że będę mógł wziąć sobie miecz na początku już, ale jednak niestety nie. O, pochodnia. Dobra. Czyli no niestety muszę tutaj się trochę bardziej postarać. Po jakąś porządniejszą broń, ale... Jakby nie było, czuć w tym Gothica. Czuć po prostu ducha Gothica moim zdaniem. Nie jest to ideał, bądź co bądź. Ale nie jestem w stanie, powiedzmy sobie szczerze, tego krytykować. Jak dla mnie jest to remaster, co prawda, no... Spodziewam się, że więcej rzeczy zostawią, takich... zgodnych z zamysłami prawdziwego Gothica pierwotnego, ale... Jakby nie było, powiem wam szczerze... Jestem i tak póki co zadowolony z efektu. Tylko jedna rzecz, którą bym, powiem szczerze, chciał, gdyby się dało... To opcja wyłączenia tej wytrzymałości, albo trochę delikatnej zmiany... sposobu jej działania. Ja rozumiem wszystko i tyle, ale... Jak dla mnie... No powiedzmy sobie szczerze, że ta wytrzymałość tam... System walki może być trochę większym wadą. Oczywiście z perspektywy gothicowej, bo jak na razie to mi się to podoba ogólnie jako gra. Ale co najważniejsze. Mimo tego, że jestem jednym z większych fanów, nie będę ukrywał, Gothic jest dla mnie świętością wręcz. Tak, nie mam zamiaru nawet udawać, że sentyment jest dla mnie ważniejszy niż sama w sobie po prostu gra. O Jezus, dobra, R-ka to jest broń, to już spotkałem się, Cetrol to jest nabieżanie. Dobra. Dobra. Środkowy przycisk do parowania ataków. Dobra. Zobaczymy jak będzie. No nie no. Dobra. Dobra, czuć wyzwanie, tak czy siak. Powiem szczerze, to może być ta gra właśnie, której... To im było trzeba. Okej, okay. Nieźle. Na tej bitwie chyba zakończymy też swoją drogą dzisiejszy odcinek. To w sumie na dnie tyle co dzisiejszy, co ten odcinek. Dobra, może zginę.
Dobra. Już widzę, że silne ataki nie są aż takie skuteczne, jakby się mogło wydawać. I muszę się bardziej skupić na blokowaniu ataków, niż na sam sobie... No, no nie. No niestety. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz, dopóki po prostu nie wygram, to będę trzymał odcinka. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś daleko, ale... Jakby nie było, mówię, podoba się. I'm sorry, Betty. The best, but... No niestety, muszę jeszcze raz oglądać scenkę. Caden sends you to kill me, right? Freaking bastard. Dobra. Na szczęście wróg ma tylko połowę paska. Dobra. Tak, ale czuć to, że jeszcze nie umiemy za dużo robić. Chociaż wydaje mi się, że to nie będzie już aż takiego wielkiego podziału na broń jedno- i dwuręczną jak kiedyś. Dobra. No nie. Nie, ja nie potrafię po prostu. Muszę być szybszy i ostrożniejszy. No, to już jest dziwne. Dobra, skup się. Okej, spokój. No nie. Dobra, wiecie co? Ja muszę jeszcze poćwiczyć walkę. Zobaczymy się w następnym odcinku już na walce po raz kolejny. Może się uda. A póki co ja na tym kończę. Napiszcie, co wy o tym myślicie. No i trzymajcie się. Hej!